Witam Państwa w studiu Lotto, a dzisiaj będę miała przyjemność porozmawiać z laureatem czwartej edycji Memoriału Piotra Morawskiego Miej Odwagę, którego partnerem jest Lotto. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Darek Dudzik. Witaj Darku. Najpierw pozdrowimy może Twoich przyjaciół, a mianowicie Kasię Kosarzycką i Piotra Rożka, tak? Którzy niestety nie mogli dzisiaj być z nami, a którzy również są współtwórcami tego projektu, o którym dzisiaj będziemy za chwilę rozmawiać. Ten projekt to Syberiada 2014 z prądem Leny. Zanim o samej wyprawie, ja sama jestem bardzo ciekawa, porozmawiajmy może o samym memoriale i o idei tego memoriału Piotra Morawskiego. Na czym to wszystko polega? Idea jest bardzo prosta. Polega na pomocy ludziom, którzy mają ciekawy pomysł na jakąś podróż, wyprawę, ale którzy nie posiadają funduszy na tą podróż. W drodze plebiscytu wybierana jest jedna najciekawsza wyprawa i zwycięzcy zostają wspierani finansowo właśnie przez Memoriał Piotra Morawskiego Miej Odwagę. Zgłosić się może każdy, kto ma pomysł i dobrze przygotowany plan wyprawy. Zresztą już wkrótce rusza piąta edycja Memoriału Piotra Morawskiego Miej Odwagę. Chętnie zgłaszają się poprzez stronę www.miejodwagę.pl. Tam jest specjalny formularz zgłoszeniowy. Także wszystko jasne, wszystko proste. Wszystko proste. Zazwyczaj z podróżami jest tak, że one najpierw gdzieś tam krążą w naszej głowie, w naszym sercu i potem przekładamy te nasze myśli na czyny. Jak to było z Wami, z projektem Syberiada 2014, z prądem Leny? Ten projekt, ten pomysł urodził się dosyć długo. W zasadzie można by powiedzieć kilka lat. My z Piotrkiem byliśmy już na takiej wyprawie konnej przez Mongolię. I po tej wyprawie wiedzieliśmy, że na pewno będziemy chcieli pojechać gdzieś jeszcze, tylko że może środkiem transportu mniej kapryśnym. Wybór padł na kajak. Na kajak. A dlaczego akurat w takim razie ta rzeka, czyli Lena? Jedna z najdłuższych rzek świata, dodajmy, chyba na miejscu 10 jest, tak, prawda? Tak, jest to 10 najdłuższa rzeka świata. Pierwsza po prostu najdłuższa rzeka Syberii. Główną rolę odgrywało to, że znajdowała się w niezwykle ciekawym miejscu na świecie, tak? Na Syberii. Przepływała przez całą Syberię z południa na północ, dziką, tajemniczą, nieznaną i piękną. Myślę, że to był taki główny powód, dlaczego wybraliśmy Lenę i Syberię. Zanim przystępujemy do podróży, zazwyczaj siadamy i planujemy. W przypadku tego typu wypraw ekstremalnych, umówmy się, to są zazwyczaj też większe, dłuższe przygotowania. Jak to wyglądało w Waszym przypadku? To znaczy przygotowanie takie w naszych głowach trwało kilka lat, ale jak już wygraliśmy memoriał, no to wiadomo, nagle to się potoczyło szybko. Taką główną rzeczą, która sprawiła nam problem w przygotowaniach, to były wizy. Okazało się, że rosyjska biurokracja po prostu przerosła nas i to był taki największy problem. Poza tym kajak. Trzyosobowy składany kajak, który musieliśmy dostarczyć w samo serce Syberii do Irkucka. Najpierw autobusami, potem koleją transsyberyjską. Z tym, że ci przewoźnicy nie gwarantowali nam, że tak duży bagaż się zmieści w lukach bagażowych. Także to były te przygotowania, które gdzieś tam zajęły nam najwięcej czasu, najwięcej jakieś tam emocji w nas wzbudzały. Oprócz tego oczywiście całe planowanie wyprawy, czyli czego możemy się tam spodziewać, co będziemy potrzebowali, co musimy wziąć z Polski, a czego nie możemy, co możemy kupić na miejscu. Zdobywanie map, bo jak okazuje się, spływanie rzeką wcale nie jest takie proste i nie jest to droga prosta z góry na dół. Zwłaszcza jeśli mówimy o tak ogromnej rzece, jaką jest Lena. Mówisz o takich przygotowaniach typu planowanie. A jak, jeżeli chodzi o tutaj sportowe wasze umiejętności, czy również jakoś sportowo przygotowywaliście się do tej wyprawy? To znaczy, jeśli chodzi o nas, jesteśmy dosyć aktywnymi ludźmi. Piotrek jest wspinaczem, Kasia tak samo. Ja uprawiam sztuki walki, też można powiedzieć o mnie trochę lekko atleta, więc na pewno byliśmy już w jakimś stopniu przygotowani. Jeśli o mnie chodzi, wcześniej zapisałem się na taki krótki, skrócony kurs kajakowy, można by powiedzieć, do takiego stowarzyszenia Wrotka Wrocławskiego, studenckiego. I tam poznałem jakieś takie podstawy, jak trzymać wiosło, ponieważ ja nie miałem z tym nic wspólnego. Piotrek już wcześniej spływał kajakiem Dunajcem, natomiast ja musiałem się tego po prostu wszystkiego dowiedzieć. Dobrze, to mniej więcej wiemy, jak planowanie w ogóle całej podróży wyglądało w waszym przypadku. Jak już dojechaliście na miejsce, postawiliście kajak na wodzie, zaczęła się prawdziwa przygoda. Tak
sobie przypuszczam. Poopowiadaj nam, bo z pewnością przez te 20 parę dni spływu mieliście sporo przygód. Tak, mieliśmy sporo i powiem szczerze, że kiedy nareszcie dotarliśmy nad tą rzekę, było to 10. dnia podróży, czyli można sobie wyobrazić, że 10 dni jedziemy do tego Irkucka, do tej miejscowości Kaczuk, żeby wreszcie zacząć tą jakby tą prawdziwą główną część naszej wyprawy. Także to było samo w sobie niesamowitym przeżyciem, że nareszcie jesteśmy na tej rzece, nareszcie wsiadamy do tego kajaka i nareszcie płyniemy przed siebie. Płynęliśmy troszeczkę dłużej niż 20 kilka dni. Spływaliśmy prawie miesiąc. Na początku planowaliśmy spłynąć tylko do Jakucka, który leży w odległości 2660 kilometrów od źródeł, także jest to już kawał drogi. W efekcie po dotarciu do tego miasta uznaliśmy, że chcemy płynąć dalej, chcemy spróbować się w tej jeszcze cięższej części tej rzeki, w jeszcze trudniejszej technicznie ze względu na wiatry z północy, ze względu na fale, ze względu na komary i te wszystkie owady. Także tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o zarys podróży, która cała sama w sobie była wielką przygodą. Można mówić też o poszczególnych przygodach, które mieliśmy po drodze, ale to wszystko składało się w jedną wielką całość. Czy to było wasze największe marzenie? Tak, myślę, że tak. Mhm. Oczywiście poza takimi, nazwijmy to, przyziemnymi marzeniami, jak praca w zawodzie aktora. Jeśli chodzi o podróże, tak, to było marzenie i myślę, że jakby była to pewnego rodzaju podróż życia, tak? Czyli coś po prostu póki co, mam nadzieję, że nie ostatnia, ale właśnie największa, taka najfajniejsza podróż w życiu. Pytam o te marzenia, bo cudownie jest oczywiście móc je realizować i bardzo wam tego gratuluję, że mogliście spełnić choć jedno swoje marzenie. Tutaj w Studio Lot to też dzięki wygranym spełniamy marzenia. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z was, może ty grasz w Lotto? Może Kasia, może Piotrek? Ja nie gram w Lotto, z tego co wiem Kasia i Piotrek też nie, ale za to mój dziadek gra. I pamiętam, jak za młodego zawsze jeździłem do niego na wakacje, to zdarzało mi się typować swoje własne numerki na kuponie. No właśnie, żeby spełniać marzenia, trzeba mieć te fundusze. Powiedz mi, no właśnie, te wygrane są tutaj po to, żeby zdobywać pieniądze, a potem realizować te marzenia. Na co ty byś przeznaczył taką wygraną w Lotto? To znaczy, ja mam wiele marzeń, więc na pewno, jeśli bym wygrał, podzieliłbym ją pomiędzy je wszystkie. Natomiast jeśli jesteśmy już przy takich podróżniczych klimatach, to przyznam szczerze, że z pewnością przeznaczyłbym część na podróż dookoła świata z dziewczyną, podczas której chcielibyśmy nakręcić taki film właśnie podróżniczy o podróży dookoła świata. No to świetnie. Lerku, dziękuję ci za spotkanie. Życzę ci oczywiście realizacji tego marzenia, tej podróży dookoła świata. No i trzymamy kciuki. Być może czekamy na kolejną relację. Dzięki. Dziękuję bardzo.